champion. Występują. Sierżancie, nie ma pan na zbyciu paru dolców? Nie pętaj się tu, synu. Też chciałem wstąpić do armii, ale niestety zdałem wszystkie testy na inteligencję. Jak się masz? Co u ciebie? Nie znalazłaby się tu dla mnie jakaś robota? Dla ciebie nie ma. Czy już ktoś cię wziął za świętego Mikołaja? Trzy kawy, dwie czarne, jedna z cukrem. I jeszcze czekoladka. Masz jakieś typy na dzisiejszą gonitwę? Blue letter, jingle, champion? Champion? Musisz zarabiać na nim majątek. To bank na nim zarabia. Ej, ten mały cwaniak dobrał się do twojej podmonetki. Ty! Pomóc pani? Chodźcie. Nie mogę w to uwierzyć. Dobra, dobra, oddaję. 20 to wszystko, co wziąłem. Na pewno? Tak, chciałem tylko coś zjeść. No i co pani z tym wszystkim zrobi? Zawoła pani gliny, czy jak? Pracowałeś kiedyś przy koniach? Tak, albo co? Jakie masz doświadczenie? Takie tam, miotła i szmata, pomocnik stajennego. Jak się nazywasz? Josh. Robertson. Dobra. Jeśli szukasz pracy, to coś ci dam. Dzięki. Jeszcze mi nie dziękuj. $140 miesięcznie plus mieszkanie i jedzenie. Dzień zaczyna się o 5:00 i kończy, kiedy powiem. $140 miesięcznie? Tam jest wyjście. Zamieszkasz razem z brygadzistą, Jackiem Henry. Już on ci wybije te twoje humorki z głowy. Mam je prowadzić? Tak, i ostrzegam. Najmilszą rzeczą, jaką mówią ludzie o mnie, to to, że jestem twarda, jasne? Jasne, pani West. Panno. Dasz sobie z tym radę? Tatusiu, to jest piękne. Jestem pewien, że wnętrza mają ten sam poziom, panie Fenton. Tak, z pewnością. Tak? Tak, panie Taylor. Dostałam pana ostatni rachunek, tak? Oczywiście mam zamiar zapłacić, tylko że jest jedna czy dwie pozycje, które muszę wyjaśnić. Niech pan posłucha, będę miała wieczorem. On wygra! Przepraszam, pan Jack Henry? No, ona raczej nim nie jest. Pani West właśnie mnie zatrudniła. Doprawdy? A co ty wiesz o stępakach? Trochę pracowałem przy koniach. O stępaki pytam, synu. Niewiele.
W takim razie widzę, że bardzo się przydasz, synu. Jack, chcę z tobą pogadać. Kelly, to to na bramie wcale mnie nie bawi. Pozbądź się tego. Znasz się na tyle, żeby go przykryć? No to do roboty. Cześć. Kelly Marshall. Josh Robertson. Oni zawsze są tacy? Nie. Akurat zastawiasz ich w świetnych humorach. Doskonale, to nam odpowiada, pani McFellen. W takim razie już tylko formalności. Papierkową robotą zajmie się Thelman. Bardzo dziękuję. No i? Nie mogę się doczekać. O co tu chodzi? To dziewiąte kwalifikacje dla czempiona. Potrzebuje 10 zwycięstw, żeby zdobyć puchar. Żeby zakwalifikować się do biegu o Puchar Pacyfiku. I on wygra? Powinien. Lepiej dla niego by było, żeby wygrał. Carol bardzo zależy na tym pucharze. Nie przejmuj się tak bardzo Jackiem. Ja się nim nie przejmuję. Kelly, weź Koloba na spacer. Właśnie miałem iść. Tu jest łopata, tam stajnie. Zgadnij, jakie jest twoje pierwsze zadanie. Panie Henry, czy mógłbym dostać coś do jedzenia? Synu, dziś jest wyścig. And he caught them beautifully through the favorite. Blue Letter on the inside went out well, was followed up by Dingle. They're followed up by Shining Armor away from home, followed further back by Doppelganger. And Star Runners out of the center of the field, followed further back by Fair Louise. Then coming Cinderella and Touchdown. But it's Blue Letter, the favorite, doing it nicely. Dingle in on the fence, getting the trail, followed by Shining Armor away from home. They're followed by Doppelganger, Star Runner. And they've got a circuit of the track to go. And it's still Blue Letter, the leader. In on the fence, getting the trail is Dingle. Outside the breeze, Shining Armor. They're followed then of the 1-1 by away from home. They're followed by Doppelganger and Star Runner. Further back to Claire Louise. They go to the 900 meters mark and Blue Letter still the leader. No change in the order. Blue Letter the favorite by a length and a quarter. Dingle getting the trail, followed Shining Armor. Around the showground field they come 500 meters out. And Star Runner's the horse has gone around the outside. They go up and challenge for the lead. But Blue Letter on the inside is still the leader. But here comes Star Runner around the outside with a big run. And Star Runner has gone to the lead. Dawaj, ruszaj się. Woźnica do kitu. Jak to? Przecież wygrał. Ale odpuścił w końcówce. To już dziewiąte zwycięstwo. Jeszcze jedno i będzie puchar. Tak. A teraz zabieramy go do domu. Pójdę na dół spojrzeć na niego. Nie. Tato, ale ona nie widziała mnie od czasu, kiedy byłam taka mała. Nie pozna mnie. Linda. As the owner comes out to greet him, the winner of race 5 of the night, ladies and gentlemen, Star Runner. You really are something else. Ty naprawdę jesteś inny. I would like to welcome all visitors to Alexandra Park tonight for this evening's meeting. W ten sposób puchar jest coraz bliżej. Może, może. Nie chcę, żeby się przeziębił. Wystarczy tych zdjęć. Dziękujemy państwu. Trzymałem, jak kazałaś. I bardzo dobrze. 1, 4. No, proszę, zasłużyłeś na to. Jest wspaniały. Dobra, Josh, twoja kolej. Mogę wziąć czempiona? Tylko ostrożnie. On dużo potrafi z przesłoną. Wiesz, po co jest ta przesłona? Nie. Niektóre konie płoszą się z powodu cieni na ziemi. Ta przesłona ogranicza im widoczność. A, to jasne. Dobra, teraz złap tak, jak ci powiedziałem.
Tędy. Dobra, siadaj na lejcach, bo jak je zgubisz, to już nie żyjesz. Tu lewa noga. Tak, teraz przełóż drugą. A teraz usiądź jak na bujanym fotelu, jakbyś czytał gazetę. Stopy na podpórki. Trzymaj lejce. Stopy na podpórkach. Kolana razem i nie za szybko. No i jak? Fajnie. Wszystko w porządku? To wspaniały i silny koń. Tak. Powinieneś jechać raczej tym. Nie za szybko. A tak na marginesie, gdzie twój czołowy woźnica? Spóźnia się. Może znów nie zadzwoni jego budzik. Josh, to twój pierwszy raz, nie tak szybko. Wszystko w porządku, ale już nie przyspieszaj. No i co myślisz? Nieźle jak na pierwszy raz. Bardzo dobrze. No. Może wreszcie któryś z tych twoich wynalazków będzie miał coś do pokazania. No dobra, wiesz co masz robić? Ja wracam do stajni. Teraz? Zajmij się swoimi sprawami, Jack. Cześć, Charlie. Nie zostajesz? Cześć, Charlie. Ona nie zostaje? Więc to jest ten jej nowy dzieciak? Tak. Niezły. Owszem, niezły. Jack. No, panie Robertson. Musisz biegać pośród gwiazd. Champion. Carol West. Witaj, Doug. Dzięki, że oddzwoniłeś. Chciałabym sprawdzić pewnego młodego człowieka, który mógł być w twojej szkole. Co tu robisz? Nie lubię spać w bałaganie. To śpij na zewnątrz. Zostaw tam, gdzie są. Potem się tym zajmę. Panie Henry. Tak? Tak. Szefowa cię chce widzieć. Pani chciała mnie widzieć, tak. Chciałam. Powiedziałeś, że jak się nazywasz? Josh Robertson. Jesteś zwolniony. Skąd pani to ma? Znalazłam w twoich rzeczach. Grzebała pani w moich rzeczach? Tak. Nie miała pani prawa. To moja stajnia. Do wszystkiego mam prawo. Tu są pieniądze za ten tydzień. W tej dziedzinie jest niewielu głupców, z wyjątkiem tych, którzy udają, że nigdy nie jeździli na czymś takim. Znajdź sobie inne zajęcie. Ale ja chcę pracować przy koniach. Konie nie są przy tobie bezpieczne. To był wypadek. Zaniedbanie. Nie. Słuchaj, gnoju, nie mam zamiaru na ten temat dyskutować. Rano odchodzisz. A tak już, do pani wiadomości, ta błękitnooka... Skoczyłeś z koniem na ogrodzenie. Ta błękitnooka córeczka szefa była na wpół pijana.
Jechała samochodem prosto na nas. To ogrodzenie było moim jedynym ratunkiem. I nie musieli usypiać Fejdona. Pokaleczył się o ogrodzenie. Mogli go wyleczyć. Ale martwy był wart 80 tysięcy dolców. Ale to ludzie od ubezpieczeń ustalają przyczynę śmierci. Weterynarz siedział w kieszeni u właściciela. Wszyscy jesteście tacy sami. Mam tylko nadzieję, że czempion nigdy się nie pokaleczy. Wracaj tu! Jeżeli myślisz, że mogłabym go zabić za ubezpieczenie... Mówisz prawdę? Kochałem tego konia. To ci nie będzie potrzebne. Dobranoc. Budka wstać, koniom wody dać. Bierz się do roboty, mały potworze. Dzień dobry. Carol. Carol, potrzebne mi klucze od składziku. Jasne, Carrie. Uważaj! Przepraszam. Co się stało? To moja wina. Był taki piękny. Kelly. Josh, posprzątaj. Potrzebny nam dokładny plan stajni i to jak najszybciej. Zdjęcia, fotografie, tak jest. Wtedy będziemy mogli rozpatrzyć nasze opcje. Najpierw trzeba spróbować drogi prawnej, a potem... Najpierw potrzebny nam plan. Potem będziemy dyskutować. Dziękuję, panie Tolman. Tak jest. Od razu się za to zabiorę. Trochę dyskrecji, Lindo. Przecież on ci jest niepotrzebny, ani te jego zdjęcia. Tato, zgłoś się do władz, idź do sądu i spędź całe miesiące na przekonywaniu ich tutejszego systemu sprawiedliwości. Nie, jeszcze nie. Co to? To pan West spadło ze stołu. Pomyślałem, że może da się poskładać w wolnym czasie. Kto to jest, Mohawk? Sam nie wiem, dzieciaku. Co, w szkole nie uczyli was historii? Kanada. A, tak. I oto dziś oglądamy jedną z najczarniejszych kart w historii tego sportu. Longhouse, stajnie milionera Fentona, legły w ruinie. Zostały doszczętnie strawione przez pożar, który wybuchł dziś rano i zniszczył jednego z największych potentatów w tej dziedzinie w całej Ameryce Północnej. Potrzebuje pan pomocy? Właściwie już skończyłem. Przyjechała z Ameryki 5 lat temu. Od razu kupiła to miejsce i jedną klacz. Jakiś przygłup zostawił niedomknięte drzwi i ona się wydostała. Dostała się między zwykłe konie. Wkrótce potem okazało się, że jest w ciąży, ale winnego nie znaleziono. Przecież koń nieznanego pochodzenia nie może brać udziału w wyścigach. Nie wiem, jak ona tego dokonała, ale jakoś załatwiła to z komisją. No to miała kupę szczęścia. No cóż, ona to robiła dla pieniędzy. Ciągle jest w długach, po uszy. Dlatego tak potrzebny jej ten puchar. 300 tysiączków wypłaconych gotówką. Słyszałeś coś? Nie. Za to ja słyszałam. Co pan tu robi?
Cześć. Larkin z biura pośrednictwa. Nasza firma zamierza wystawić tę posesję na sprzedaż, więc przyjechałem rozejrzeć się trochę, jak wygląda. Carol sprzedaje stajnie? Carol? A jak się nazywa właściciel? Carol West. O, przepraszam, to musiałem coś pokręcić w adresie. Tak, jej nazwisko jest przy bramie. Pomyliłem się, przepraszam. Powiedział pan, że kim pan jest? Przepraszam, że niepokoiłem. Zaraz. Pan powiedział, że jak się nazywa? Josh. On to zrobił celowo. Nie. Coś ci się przyczepiło do ramienia, nieprawda. Skończysz jak Jack. Naprawdę? To poważna sprawa. Chodź, mamy mnóstwo roboty. Od dawna się tym zajmujesz? Z pół roku. Zaliczyłeś okres próbny? Tak, zanim mnie wywalili. Musisz wrócić do szkoły. Carol od razu podniosłaby ci pensję. Chcę przez jakiś czas zajmować się czymś normalnym. Przez parę miesięcy kręciłem się po wyspie, próbowałem różnej pracy, raz tu, raz tam. Sama się dziwiłem, że Carol cię nie sprawdziła, zanim cię zatrudniła. U niej nie ma żadnych ulg. Musiałeś powiedzieć coś, co ją poruszyło. Nie znam się na tych akcjach i obligacjach. Poza tym będę myślała tylko o koniu. Ja też o nim nie zapomniałem. Każda chwila, jaką spędza z nią, jest dla czempiona niebezpieczna. Na razie nic mu nie grozi. Tak jak Mohawkowi. Przepraszam. Ja po prostu... Posłuchaj, kochanie. To jest kobieta interesu i nie zrobi mu nic złego. Przynajmniej do czasu wyścigu o puchar. Za bardzo jej zależy na pieniądzach. Może jednak poszłabyś ze mną, oderwałabyś się od tego wszystkiego. No dobrze. Ale ja wiem, co robię. Dobranoc. Wiem, co robię. Pan Esters, omówiliśmy jeszcze raz sprawę. Zdecydowaliśmy się na drugi wariant. Panie Esters, to nasz koń i chcemy go odzyskać. Tak, to Carol West. Nie, nic nie mam. Zaraz, chwileczkę. Tak, miałabym jednego konia na sprzedaż. 10-latek, bardzo spokojny. Tylko mi nie mówcie, że on się znowu spóźnił. Charlie zawsze się spóźnia. Aż się dziwię, że ona go nadal zatrudnia. Nigdy nie wkłada serca w pracę. Cóż, niektórzy z nas nie wiedzą, o co tu chodzi. Ja wiem. Tak, wiemy, że ty wiesz. Ja wiem. Synu, gdzie twoja łopata, skoro tak wszystko wiesz? Naprawdę wiem, niech mnie pan sprawdzi. Ja zrobię z tobą rundkę, pojadę na Kolobie. Kolob jeszcze nigdy się nie ścigał. A założymy się, że pojadę poniżej 4,20? Założę się, że nie dasz rady. Zaczekajcie. Chciałabym cię zatrzymać, ale sprawy potoczyły się inaczej. Dzień dobry. Jerry Cross. Carol West. Wygląda pani równie dobrze, jak pani głos brzmi przez telefon. Nie przywiózł pan dziewczynki? Co? Mówił pan, że to pańska córka będzie na niej jeździć. Tak, ale to ma być niespodzianka i chcę to załatwić czysto. Płacę gotówką. Świetnie. Oto ona. Josh?
To jest Dan Lucan i jego wydarzenie roku Kokatai. Dzień dobry. Witam, panie Lucan. Josh na czempionie, a Kelly na tym 2 mile. Co wy na to? Pan mówi poważnie? Jack powiedział, że dasz sobie z nim radę. Mnie to wystarczy. Josh? Jasne. Ze startu stojącego. Może ją pani dostarczyć dziś po południu? Dobrze, mój brygadzista przywiezie ją dzisiaj na przyczepie. Miałem nadzieję, że pani też przyjedzie. Przepraszam, mam za dużo pracy. Moja malutka Giselle byłaby zachwycona, gdyby mogła panią poznać. Wie pani, kobieta trener. Potrzebny jej jakiś żywy wzór tego, czego uczą ją w szkole. No wie pani, kobiety potrafią wszystko. Nie jestem niczyim żywym wzorem. Tylko godzinkę, bardzo proszę. Przecież płacę gotówką. Zgoda. Będzie zachwycona. A zatem pani i brygadzista, powiedzmy o 1:30. Będziemy. Doskonale. Myślisz, że da sobie radę? Pewnie. No zobaczymy. Ruszać! No jak? Szybko. No, stać cię na więcej. Szybciej! Nie mogę w to uwierzyć. Dalej, synu! Cholera, co wyprawiasz? To Kokatai. To tylko rozgrzewka, nikomu nic się nie stało. Mierzyłeś czas? No i jaki? Powiedziałam ci już raz, żebyś nie robił takich prób bez Charlie'ego, ale go tu nie ma. To nie usprawiedliwienie. Udało się. Tym razem posunąłeś się za daleko. Dlaczego? Bo pokazałem ci, na co stać tego konia? Sama dobrze wiem, na co go stać. Jesteś zwolniony. Dzień dobry wszystkim. Jeśli jeszcze raz się spóźnisz, to wylecisz na zbity pysk. Jack? Właśnie się pakuje. Na twoim miejscu bym przestała. Potrzebuję cię do pucharu, a potem też. Ale jeżeli jeszcze kiedykolwiek zrobisz mi coś takiego, to cię natychmiast zwolnię. Wiem, po co ci Charlie Meads, żeby ukrywać możliwości czempiona. A więc? Więc nie wiedziałem, jaki to szybki koń, dopóki sam nie zmierzyłem mu czasu. Przejechał dystans w 4:12, a mówiłem ci, że ruszyliśmy ze startu zatrzymanego. Nie, nie mówiłeś. To jest chyba najszybszy koń na świecie. A jeśli pojedzie pod Joshem? Josh nic mnie nie obchodzi. W ogóle nic mnie nie obchodzi poza utrzymaniem tego miejsca i zdobyciem pucharu. Więc trzymaj dziób na kłódkę o tym próbnym czasie i trzymaj tego chłopca z daleka od gwiazdora. Przygotuj się. Niedługo ruszamy.
Załatwione. Josh, ona pewnie miała na myśli tylko te przejazdy próbne. Ja jej nie rozumiem. A ja ją rozumiem. Ona ma ograniczone spojrzenie na to. Jej chodzi tylko o ten puchar. Nie, musi być coś jeszcze. Kiedy dziś przyszła na tor, wyglądała na przerażoną. Nie zauważyłam. Tylko przez chwilę, ale jednak wyglądała na bardzo wystraszoną. Ostatnio żyje w takim napięciu przez te kłopoty z Forsą. Posłuchaj. Zostało nam już niedużo pracy. Co powiesz na małą kawkę? Jak nie będziesz ostrożna, to niedługo będziesz wyglądać jak Jack. Cześć. Mogę skorzystać z waszego telefonu? Samochód mi się zepsuł. Zadzwonię do pomocy drogowej. Jasne. Coś ci się stało? Chyba skręciłam nogę. Słuchaj, sprawdź mój samochód. Chyba nie zamknąłem drzwi, a w środku jest 20 dolców. Ja pójdę. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. Chodź, pokażę ci, gdzie jest telefon. Esters, niech pan słucha. Musi się pan zająć chłopakiem, bo dziewczyna... Jedziesz koniem? Jasne, przyda mu się trochę ruchu. Niebieski MXS, tak? Tak. Niech pan słucha, ona jedzie konno, a to nam bardzo skraca czas, więc do dzieła. Jesteś Amerykanką? Tak, Los Angeles. A ty czym się zajmujesz? Końmi czy motorami? Końmi. Ile ich tu macie? No, 9. Są jakieś niezłe? Tak, jest taki jeden. Doskonały. Mogę go zobaczyć? No, proszę. Dobra, jest w pierwszym boksie. O co chodzi? Wyglądasz jakoś znajomo. Jesteś sławna czy coś w tym rodzaju? No więc mówisz, że lubisz tę pracę? No, dzięki czempionowi chyba warto tu pracować. Dobrze mówię, stary? No i co o nim myślisz? Wspaniały. Tak, jest zupełnie wyjątkowy. Wiem, Josh. Skąd znasz moje imię? Pamiętasz mnie, synku? Co tu się wyprawia? Przykro mi, Josh. Puszczaj. Puść mnie! Wracaj! Zamknij się! Zmusisz mnie? Jakbyś zgadł, synu, zostaw go! Ruszamy! Złodzieje! Nie, Josh, nie jesteśmy złodziejami. Odbieramy to, co do nas należy. On należy do Longhouse. Nie! Kelly! Dzwonię po policję. Nie, to nasz koń i my go im odbierzemy. Wpakujesz się w kłopoty. Zostań, jeśli chcesz. Ja jadę za nimi. Znam skrót. Tatuś będzie z nas zadowolony. Mam dla pana wiadomość, panie Esters. Tatuś o niczym nie wie. To był mój pomysł.
Patrz. Co jest do cholery? Chcę z wami porozmawiać. Posłuchaj, to jest nasz koń. Bzdura. Naprawdę. Ona nie ma do niego prawa. Za kogo się uważacie? Uważaj, synu. A bo co, zmusisz mnie? Koń. On jest nasz. On ją nic nie obchodzi, ją interesują tylko pieniądze. Jai, Josh. Nie! Zapomnij o tym. Jechaliście galopem całą drogę z powrotem? Baliśmy się, że mogą nas dogonić. Za bardzo go zajeździliście. Karol, on mógł być porwany, gdyby nie Josh. Nic dziwnego, nie mogliśmy znaleźć żadnego Gary Crossa. Przynajmniej stracił swój depozyt. Ale kto to był? Pewnie Australijczycy, oni zawsze chcą kupować nasze konie za wszelką cenę. To nie byli Australijczycy, ona była Amerykanką. Tak, mówiła, że jest z Los Angeles, powiedziała, że go odbierają. Powiedziała coś o Longhouse i znała moje imię. Skąd mogła je znać? Policja to wyjaśni. Tego się można było spodziewać. Chciałam go ukryć, ale to musiało wyjść na jaw. Bóg jeden wie, kto to był. Można się zwrócić do policji. Ja się tym zajmuję, Jack. Od tej chwili czempion nie ma prawa być choć przez chwilę sam. To nie powinno się było zdarzyć. I ona ma jeszcze do nas pretensje. Spokojnie, po prostu bardzo się przestraszyła. Ale nie musi się na nas wyżywać. Ona nie powiedziała, że to nasza wina. Ja też tak nie uważam. Świetnie sobie poradziliście. Doskonale. Dzięki. Dziękuję, ale to on był bohaterem. To było głupie, idiotyczne. Panie Fenton, gdybym wiedział... Dobranoc, panie Esters. Dobranoc panu. Powiedziałem, żebyś nic nie robiła. Nie. Powiedziałeś, sięgnij po to. Zawsze mi tak mówiłeś. Od kiedy byłam otaka, mówiłeś, Lindo, jeśli czegoś chcesz, to postaraj się o to. Chciałam czempiona, postarałam się i nie wyszło, ale myślałam, że wszystko się uda. Byłam pewna, że się uda. A co teraz? Teraz myślę, że miałam rację. Teraz ona będzie czujna. Ona zawsze jest czujna. Ale teraz już wie, że tu jesteśmy. Może nie. Skończ z niedocenianiem tej kobiety. Talman, co byś zrobił, gdybyś ty był Carol West? A co ona może zrobić? Poczeka, przecież jest hazardzistką. Dokładnie. Teraz chodzi o to, jak jej zajrzeć w karty. Tato. Ten chłopak Josh słuchał mnie. Choć przez chwilę, ale mnie słuchał. Możemy w nim znaleźć przyjaciela. Przyjaciela? Przyjaciela czempiona. Chcesz trochę? Wynoś się. Ej, dzieciaku, tak? Weź motor. Dzięki. Tylko zwróć go w jednym kawałku. Jasne, dobranoc. Wydawało mi się, że nie chciałeś. Tak? Nie, właśnie pojechał do miasta. Dziękuję. Zawsze pozwalasz mi wygrać. Twoja matka też oskarżała mnie o to samo. Powiedz tacie, że wieczorem wychodzę. O której mam powiedzieć, że panienka wróci? Później. Ojciec zabronił ci zbliżać się do stajni. Nie jadę do stajni.
Cześć. Nie zjadłbyś ze mną kolacji? Może powinienem raczej zadzwonić po policję. A czy Carol dzwoniła? Spędziłam rok w Brytanii, tam zmarła moja mama. To najpiękniejszy zakątek Francji. Twoja mama była francuską, kanadyjką, trochę angielką, trochę francuską, trochę indianką. Czytałeś kiedyś ostatniego Mohikanina? Jak na kogoś, kto nigdy się tym nie posługiwał, nieźle sobie radzisz. Właśnie, popatrz tylko. Co to było? To wasabi. Albo coś w tym rodzaju. Posłuchaj, mówiliśmy już o jedzeniu, o winie. Skąd pochodzisz, o twojej mamie, o wszystkim, tylko nie o czempionie. To piękny koń, prawda? Dlaczego tak cię interesuje? Dobrze ci się dla niej pracuje? Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Słuchaj, czego ty ode mnie chcesz? Ja jestem nikim, jestem zwykłym chłopcem stajennym. Josh, chciałam tylko powiedzieć, żebyś dobrze opiekował się czempionem. Ja kocham tego konia. Nawet go nie znasz. Znam go i to od bardzo dawna. I znam też Carol West. No i musisz na nią bardzo uważać. Dlaczego? No cóż, nie znam cię za dobrze. O co tu chodzi? Po co to jedzenie, żebym był grzeczny i robił, co mi się każe? Josh, możesz mi zaufać? Niby dlaczego? Ty mi nie ufasz. Josh. Zaczekaj, proszę. Poczekaj. Słuchaj, chciałem, żebyśmy się zaprzyjaźnili. Nie wyszło mi to najlepiej, wiem. Posłuchaj, martwię się o czempiona. Gdyby coś się stało, gdybyś przypuszczał, że coś może się stać, zadzwonisz do mnie? Zastanowię się nad tym. Znowu o centymetry, jak zwykle. Teraz już tylko puchar. W walce przeciwko czołowym zawodnikom kraju. Charlie nie pojedzie w gonitwie o puchar. Zaklepałem sobie Spidera Malina. Ty decydujesz. Spider Malin to chyba najlepszy osiągalny zawodnik. Kto to? Ktoś, kogo kiedyś znałam. Zajmij się nagrodami. Champion jest mój i chcę go odzyskać. Wolałabym, żeby zginął. Zginął jak Mohawk? Idź do diabła. Nie. Przyjdę jutro do ciebie o 8:00. Bądź sama. Jesteś proszona do grona zwycięzców. Czy to ona porwała czempiona? Tak. Znasz ją? Nie. A kim jest ten facet? On chce kupić czempiona. Ma zamiar złożyć mi ofertę nie do odrzucenia. Ale teraz, kiedy już wiesz, kto porwał czempiona, możesz iść na policję. Owszem, mogę, ale też mogę podwoić cenę. Tato, wystarczy tego. Nie. Nie. Nie potrafisz o tym zapomnieć?
Nie mogę, dopóki z nią nie skończę. Jutro? Tak, jutro. No, no, no. Mam do ciebie mówić Carol West, czy wolisz swoje prawdziwe imię? Nie musiałaś się ukrywać, wiesz? Mogłaś nawet zostać w Kanadzie. Pomógłbym ci bez względu na to, co było między nami. A Bernard? Też byś mu pomógł? Nie było dowodów zabójstwa wystarczających do oskarżenia, ale ty uciekłaś, a ucieczka zawsze czegoś dowodzi. Wiedziałam, że będziesz próbował i że mnie znajdziesz. Próbować? Po prostu znalazłem cię. I czempiona też. To musiała być dla ciebie niespodzianka. Wiedziałem, że istnieje, bo znałem ciebie. I co teraz? Chcę go mieć. On jest mój. Mój. Cześć. Od tej chwili aż do wyścigu ja mam wszędzie jeździć z czempionem. Nie chcę, żeby jakieś dzieciaki pętały się mi pod nogami. Spider, ja tu jestem brygadzistą. Sam jestem ostry wobec dzieciaków, ale tylko kiedy trzeba. Carol mnie potrzebuje, żebym jej wygrał ten cenny puchar. Jak coś będzie nie tak, to stracisz pracę. Zawołajcie mnie za 10 minut. Dobrze, Jack. Nikt nie będzie ostry wobec was, dzieciaki, oprócz mnie. To bardzo proste. Masz pożyczone pieniądze w banku. Champion jest jednym z zabezpieczeń tej pożyczki, a bank żąda zwrotu pożyczki w terminie. To zabawne, ale jeszcze mi nic o tym nie wspominali. Wspomną. Rozumiem. Bolesny rewanż. Bólu było już dosyć i chyba dość się nagadaliśmy. Zwrot championa do mojej stajni. On nigdy nie był w twojej stajni. Wiesz, co mam na myśli? Posłuchaj, nic ci nie jestem winny za tego konia, ale kiedyś dobrze nam się współpracowało. Proszę, proszę. I to wszystko za konia, którego już posiadasz? Tak. Dla mnie jest warto wiele więcej. Wynoś się z mojej posiadłości. Więc będziesz walczyć? Tak. No to lepiej posłuchaj, moja pani. Ostatnio miałaś element zaskoczenia. Tym razem nie masz nic. A do jutra nie będziesz miała nawet ziemi, na której teraz stoisz. A już dzień później jest puchar. O jeden dzień za późno. Zajmij się nim, chłopcze. I trzymaj się od niego z daleka. To jak półtora konia. Jak on się sprawuje? Tak, jak powinien się sprawować. Witaj, malutki. Przy dobrym kierowcy pędzisz jak zaczarowany. Jak się masz, Josh? W porządku. Chciałbyś być jego woźnicą? Mógłbyś w Kanadzie na naszym ranczo. To już wyższa cena w porównaniu z trzema posiłkami. Wszyscy moglibyśmy pojechać do Kanady. Jak to? Mój tata właśnie rozmawia z twoją szefową. O Mohawku. Co wiesz o Mohawku? Co może go łączyć z czempionem? Dzielą ich lata, kraje? Nie mogę ci powiedzieć. No to się tu nie kręć. Nie potrzebuję cię.
Dokąd jedziesz? Byle gdzie. Powiesz mi, co tu się dzieje? Nie, ale chciałabym. Tylko trochę, żebym coś zaczął rozumieć. Nie powinnam cię w to wciągać. Powiem ci, jak tylko będę mogła. Kiedy? Może jutro, jak tylko będę mogła. Opiekuj się Gwiazdorem i dbaj o siebie. Nic mi nie będzie. Pewien chłopak w twoim wieku też tak myślał i już nie żyje. Co? Ona go zabiła. Dzień dobry, Josh. Fenton, Mohawk, Carol, wszyscy byli w Kanadzie. Josh, a champion jest tutejszy, musi ich coś łączyć. Tu, Mohawk. Najlepszy w swojej klasie. Gdyby żył, mógłby zdobyć... Tragiczny pożar, tajemnicze okoliczności. Zaginął trener Charlie McKenzie. Tak, a tu znowu. Plotki o konszachtach McKenzie z Bukemacherami, wielki dług hazardowy. Ciąg dalszy na następnej stronie. Nie ma. Popatrz na numerację, ktoś wyrwał. Dlaczego ktoś miałby robić coś takiego? Może będą mieli w bibliotece. Sprawdzę po drodze do domu. To już jutro rano, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Jasne, Jack. Przecież sam powiedziałeś mi, żeby jej nie lekceważyć. Ja jej nie lekceważę. Dajesz jej więcej czasu, a to na jedno wychodzi. Pozwól, Lindo, ten twój młody przyjaciel przecież dopilnuje, żeby koń był bezpieczny, prawda? Tak, teraz już w tym jest, ale... Nic nie mogłam mu powiedzieć. A coś mu powiedziałaś? Powiedziałam mu o Bernardzie. Co? Musiałem go ostrzec. On nie wie, jaka ona jest. Ty ją przypierasz do muru, a on jest w niebezpieczeństwie. Przecież chyba tego chcesz. Przyciskasz ją. Ona popełni jakiś błąd i wtedy zajmie się nią prawo, tak? Przywiozłam siano. Czy mogę już iść? Jasne, dobranoc. Powiesz, jak coś znajdziesz? Nie, zachowam to w tajemnicy. Jack, czy mówi ci coś imię Charlie McKenzie? A powinno? Czyja kolej? Twoja. A co na kolację? Twoja kolej. No więc jest kurczak na zimno, trochę ziemniaków i pieczywo. Jeszcze jedna mrożona kolacja. Tylko tyle znalazłam. Popatrz tu. Mohawk, no i co cię tak zainteresowało? Czy to ma coś wspólnego z czempionem? Co? O czym ty mówisz? Jeszcze nie wiem, Jack, ale musi być coś takiego.
Jutro o tej porze już będzie po wszystkim. To samo mówiłeś wczoraj. Jutro już na pewno, obiecuję. Chciałabym, żebyśmy mogli wreszcie zabrać czempiona do domu i żebyśmy wrócili do naszego normalnego życia. Powiedziała, że on należy do Langhouse. I ty jej uwierzyłeś? Tak. Dlaczego? Bo postawiła ci obiad i jeździ sportowym wozem? A Carol jest oschła, więc na pewno jest zła, tak? Coś tu jest nie tak, Jack. Może. A ta twoja Linda i jej tatuś z tymi pieniędzmi jakoś też się nie kwapią na policję. Dlaczego? Josh! Carol już wróciła? Nie. Co znalazłaś? Tę brakującą stronę. Spójrz. Dolewka? Tak, proszę. Więc mogę postawić swoje oszczędności na czempiona? Jeśli czujesz, że masz szczęście. Zawsze mam. Dobra. To jest Charlotte McKenzie. Znane wszystkim jako Charlie. Zmieniła imię po pożarze. Gdyby mnie ktoś o to wszystko oskarżył, też bym tak zrobił. Tu jest napisane, że tej sprawy nie wyjaśniono do końca. Może to nie ona. Przyjeżdża do Nowej Zelandii, kupuje te tereny i produkuje superkonia. Ojciec nieznany. Więc gdzie jest związek? Gdybyś przestał strzępić ozór, sam byś to zobaczył. Taka sama głowa, taka sama sylwetka. Myślisz, że to on był ojcem czempiona? Gwiazdor urodził się w 2 lata po śmierci Mohawka. To jest prawdopodobne. Ciąża klaczy nie trwa tak długo. A co powiesz na sztuczne zapłodnienie? Trochę trwało, zanim na to wpadłaś. Ojciec mógł być martwy od 10 lat. Współcześnie są już takie możliwości. Ale Mohawk nie mógł mieć dzieci i robiono testy. Testy mogły być zawsze źle prowadzone. Albo podrabiane. Jeśli się jest trenerem... Charlie? Carol? Nic dziwnego, że wygrywa wszystkie gonitwy. No dobra. Musimy pogadać z Carol. A gdzie ona jest? Tu jej nie ma. Kiedy spłonął Longhouse, też jej nie było. No i? Więc właściciele Mohawka wytropili ją i chcą odzyskać konia. Jeżeli to ich koń. Tego się wkrótce dowiemy, co? Jeśli Fenton ma grupę krwi Mohawka, możemy zbadać krew czempiona. Wtedy się okaże, czy to ojciec i syn. No to pobierzmy próbkę. Ja się tym zajmę. Wyprowadź go na zewnątrz. On jest ubezpieczony na 100 tysięcy. A co to ma do rzeczy? Gdybyś była na jej miejscu i byłabyś przyciśnięta do muru, co byś zrobiła? Ona by czegoś takiego nigdy nie zrobiła. Gdyby odebrano jej tego cennego konia, zostałaby z pustymi rękami, z niczym. Chyba, że coś się stanie Gwiazdorowi, a ona zabierze ubezpieczenie. Nawet nie wiesz, czy jedno słowo z tego to prawda. Ale jeśli to prawda, przegrałaby gonitwę o puchar i... Josh? Josh, co jest? Wyprowadźcie konie. Ale co jest? To chyba bomba. Kelly, wyprowadzaj konie. Ty na dwór. Masz 3 sekundy. Zabierz to! Co robi Josh? Zabiera stąd czempiona, jak najdalej od niej. We
Znaleźliśmy bombę zapalającą. Wybuchła na zewnątrz. Jack został ranny, kiedy próbował wyprowadzić konie. Bombę? Była w boksie czempiona. Miała go zabić. Tak jak ta, która zabija Mohawka i tamtego chłopca. Co wiesz o Mohawku? Tyle, ile wiem o tobie, Charlie. Coś powiedział? Richard Fenton chce odzyskać swojego konia, więc tracisz pieniądze z gonicy pucharowej, a zatem pieniądze z odszkodowania. Nie wiesz, o czym mówisz. Gdzie byłaś cały wieczór? Szukałem jakiegoś miejsca, żeby ukryć czempiona. Albo starałaś się o alibi dla siebie. Nic mnie nie obchodzi, co sobie myślisz. Czempion zostanie ze mną, aż wszystko się wyjaśni. Wracaj w tej chwili, Josh. Josh! Tylko, że teraz musimy iść i poprosić o naszego konia. A mówiłem ci, żeby nie czekać? Koniowi nic się nie stało. Kto mógł przypuścić, że ona po raz drugi zrobi to samo? Dziękuję. Tak? Tak. Tak, powiem jej. Dwa kilometry za skrzyżowaniem Hayes na McKinnell Road. Na ogrodzeniu będzie wisiał plet. Wiedź na polanę. To wszystko? Może mógłbyś poćwiczyć razem z końmi? Chciałabym, żeby choć jedna z pracujących dla mnie osób wykonywała to, za co im płacę. Pewnie jesteś Kelly. Tak. Musicie jeszcze jechać tą drogą około mili. To chyba nie będzie wam potrzebne. Nie. Zakręt w lewo do lasu. Po 3 kilometrach zobaczycie koński plet na ogrodzeniu. Wjedźcie na polanę. Dziękuję, Kelly. Chciałbym, żebyście oboje dobrze mnie zrozumieli. Jeśli coś będzie nie tak, to pędzę galopem na najbliższy komisariat. Czy to jasne? Około 6 lat temu Carol West, Charlotte McKenzie, nasza droga Charlie. Byłaś rozpieszczonym bachorem w prywatnej szkole, kiedy to wszystko się wydarzyło. Nic o tym nie wiesz. A ty byłaś złodziejką. Mój ojciec pomógł ci, a ty się odwróciłaś. To mój ojciec. Przestańcie obie. Carol pracowała dla pana. Wybuchł pożar, a słynny Mohawk zginął. Mohawk miał specjalną polisę ubezpieczeniową na podstawie rzekomej jego impotencji. Gdyby skończył biegać, stałby się bezwartościowy. Ale wcale nie był bezpłodny. I Czempion jest tego żywym dowodem. Tak, to dowód na to, że tamta polisa była nadużyciem. On planował to wszystko od wielu lat. Tego chciał.
Posłuchajcie, Linda i ja chcemy tylko odzyskać naszego konia. A czego ona chce? Ona chce wygrać puchar. Te bzdurne 300 tysięcy. Ona nie przyszła tu kierowana miłością do koni, lecz uwielbieniem dla pieniędzy. To nieprawda, to ty żądasz pieniędzy. Wcale nie chcesz tego konia, ty go chcesz zniszczyć. To kłamstwo. Lindo, przestań. Josh, jak tylko zniknie czempion, zniknie jedyny dowód. On wcale nie chce robić żadnych badań krwi i on blefuje. Nawet gdyby to, co mówisz, było prawdą, niestety nie możesz tego udowodnić. Dokumentacja Mohawka spłonęła w pożarze, w twoim pożarze. Jestem pewna, że tak właśnie było. I na pewno tak zginął Bernardo, uwięziony w płonącym baraku. Ale mi się udało. Mam kopię. Tak, mam. Pomyślałam, że może mi się przydać taka drobna polisa. Josh, uciekaj! Koń, łapcie konia! Zatrzymać ją! Puść mnie! Dostaniesz za to 10 lat. Zamknij się. Cicho bądź. To ty zabiłeś Mohawka. Nie będę teraz o tym z tobą rozmawiał. Tak? Żebyś miał czas na przygotowanie kolejnej porcji kłamstw? Nigdy mnie nie osądzaj, póki nie poznasz całości. Osądzać cię? Sam sobie nałożyłeś stryczek. Wróciła? Co robimy? Spróbujmy ustalić, o co tu naprawdę chodzi. Carol? Co ty tu robisz? Przeprowadzam inwentaryzację. Gdzie Carol? Pewnie umyka dalej przed wierzycielami, którzy dość tanio sprzedali nam tę posiadłość. A teraz nie chcemy tu obcych. Wynoście się stąd. Posłuchaj, koleś. Słyszałeś, co on powiedział? Gdzie jest czempion? Zaginął. Ale jeśli możecie mi powiedzieć, gdzie jest, to może uda mi się coś dla was zrobić. Mogę pakować moje rzeczy? Tak, masz 10 minut. Do widzenia. Skazaniec otrzymał pożywny posiłek. Niech pani nie przesadza, pani Mackenzie. To dlaczego jestem zamknięta? Robercie, posłuchaj mnie. Porozmawiaj z Lindą. To ten facet, który wtedy tu był, kiedy ona porwała konia, kiedy gonił ich Josh. To wszystko jest bez sensu. Może Fenton naprawdę jest właścicielem tego konia. Może, ale nie wie, gdzie on teraz jest. Z tego wniosek, że nie wiedzą też, gdzie jest Josh. Może. Odbierz. Josh. Właśnie schowałem czempiona, jest ze mną. Tutaj. Dobrze, synu. Widzisz, ja i Kelly. Mamy jeszcze kilka minut. Kto to dzwoni? Jego żona. Mówią o rozwodzie. Kochanie, czy jesteś pewna? Kto mówi? A tu kto mówi? Czy to jeden z tych gruboskórnych kolesiów mojego męża? Proszę mi go dać w tej chwili do aparatu. Muszę ustalić, co z dziećmi. Ruszajcie się szybciej. Dobrze. Zobaczymy się, jak tylko znajdę chwilkę. Jocelyn.
Nigdy nie zostawiam człowieka w spokoju, te baby. Wasz czas się skończył. Wynocha. Lubisz być bogata, Lindo? Jasne, że lubisz. Ładne ubrania, podróże, samochody. Kosztowne hobby. To nie ma nic wspólnego z czempionem. Mówimy o zniszczeniu pięknego konia. O tym, że ty chcesz go zniszczyć tylko po to, żeby dowieść, że ciebie nie da się pokonać. Bo mnie nie da się pokonać. Nigdy nie będę pokonany. Więc posłuchaj, młoda damo, najwyższy czas, żebyś poważniej spojrzała na życie i na otaczającą cię rzeczywistość. Ciekawa jestem, co mama by o tym pomyślała. Pomyśl o tym. Ej, ty! Powiedz, gdzie jest Gwiazdora, zarobisz 5000. Nigdy o takim nie słyszałem. Wynoście się stąd i nigdy tu nie wracajcie. Nie wracajcie tu! No cóż. Rzeczywiście jesteś realistą, to prawda. Lubię takie życie. Miałem nadzieję, że właśnie tak powiesz. Josh! Nic ci jest? Byłeś wspaniały. Musimy się stąd ruszać. Gdzie Karol? To nic nie wiesz? Ten drań Fenton założy się, że ją ma. Będziemy się nad tym zastanawiać za chwilę. Najpierw musimy znaleźć jakieś schronienie dla niego. Bill Lowry go weźmie. Ja załatwię wózek. Dokąd jedziemy? Chodź za mną. A skąd masz pewność, że czempion będzie na dzisiejszym wyścigu? Bo wiem, czego chce Charlie i wiem, jak chłopak jest jej oddany. On jest oddany czempionowi. Tato, myślę, że to jego powinniśmy szukać. Pozwól mi ją spytać. Poważnie myślisz, że ci powie? Jestem jej ostatnią szansą. Proszę, pozwól mi sobie pomóc. Dobrze. Dziękuję ci, kochanie. Spróbujemy. Pojedzie dziś w wyścigu? Pewnie. No, jeszcze nie postanowione. Trzeba by go umyć, ostudzić, uspokoić, pokarmić. Nie martw się, znam się na koniach. Wy też idźcie do domu i umyjcie się trochę. Wolelibyśmy zostać przy nim. Każdy, kto wejdzie na tę posesję, będzie wychodził stąd w kawałkach. Jack, więc dziś startujemy w zawodach. Kto tak powiedział, Karol? Już pewnie jest na torze i czeka na nas. Kto może wiedzieć, gdzie ona jest? Zdaje się, że ja wiem. Czy to wizyta towarzyska? Chcę wiedzieć, dlaczego to zrobiłaś. Dlaczego podpaliłam stajnię, czy dlaczego ukradłam waszego konia? Spowodowałaś największą klęskę w historii kanadyjskiego jeździectwa. Wznieciłaś ogień, który zniszczył całe pokolenia koni sportowych. Nie chodzi mi tylko o Mohawka, Senekę, Frontenaca czy Sunboya. Ale Bernard? Przestań. Jakie było jego przestępstwo? Gdyby uratował konie, wygrywałby więcej wyścigów, więc nie mogłaś próbować uchronić się przed długami u bukmacherów. Zrobiłaś to, by uratować swój tyłek. A więc według ciebie, teraz mam też taki plan, to ja ściągnąłem tych osiłków, żeby wyglądało na to, że twój ojciec chciał zastrzelić czempiona? To mój ojciec podłożył ogień. I on zabił Mohawka. I on zabił tego chłopca. A więc zapewne w tej chwili powinnam powiedzieć, o Boże, jak to dobrze, że mi wierzysz. A przy okazji wydaje mi się, że Josh i Champion mogą być... Myślisz, że on mnie tu podstawił? Taki uczciwy człowiek jak Richard Fenton? Nigdy. A więc mi nie wierzysz. Myślisz, że jestem szpiegiem swojego ojca. Dokładnie tak. Nie wiem, co mam myśleć. Kocham mojego ojca, ale myślę, że powinnaś użyć tego... I wezwać pomoc.
Nie mogę się doczekać, kiedy tam wejdziemy bez zaproszenia. Zawsze mogę się spytać. Twój ojciec wcześniej czy później odnajdzie czempiona. I to już nie tylko jego sprawa. Jeszcze jestem ja i Josh. Będziemy świadkami. Ja też. Jesteś jego córką, dla ciebie zrobi wyjątek. Ale mnie i Josha nie zostawi przy życiu. Dobry wieczór, Josh. Gdzie jest mój koń? Brać go! Josh! Musimy uciekać. Dokąd? Ja się nigdzie nie ruszę, dopóki się nie dowiem, czy Karol tu jest. Rezydencja Fentona. Tu Spider. Clive Mellin do pana Fentona. A kiedy już udało ci się sprowadzić czempiona na świat, miałaś papiery Mahawka, dlatego wtedy nie wydałaś mojego ojca. Kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy, jak nieporadnie stawiał pierwsze kroki, od razu wiedziałam, że będę go chciała wyszkolić na wyścigi. Wszystko inne nie miało znaczenia. Wiedziałam, że w każdej chwili mogę iść do władz i zrobić ten test krwi, ale nagle okazało się, że jest za późno. 25 tysięcy, panie Mellin. Musi pan tylko przegrać. Następne 25 tysięcy na mecie. Będę musiał to przemyśleć. Bardzo proszę, niech pan myśli szybko. Zaprosisz nas na drinka wieczorkiem? Tylko jeśli wygram. Ja nie oszukiwałbym pana Fentona. Spider? Dzięki, stary. Jack! Nigdy byś nie uwierzył, co się wydarzyło w czasie spotkania. Co? Gdzie jest Kelly? Nie chciała wracać, póki nie wytropi Karol. Myślisz, że da radę? Jedziemy na tor? Jasne, jedziemy, synu. Wspaniale. W takim razie będziecie chyba potrzebować trochę sprzętu. Wszystkiego, nawet butów. Rozumiem, że wózek też chcecie. Nie, wystarczy, że przymocujesz dwa kółka do tego młodzieńca. Dlaczego nie załatwimy tego po prostu przed wyścigiem? Koń musi przegrać na oczach publiczności. A potem Karol zniszczy go na oczach publiczności. Szkoda, że tym razem nikt jej nie ujmie, zostanie znaleziona we wraku własnego samochodu razem ze swoim karabinem. Mam nadzieję, że tym razem tego nie spieprzysz, Esters, bo w przeciwnym razie nie będzie wypłaty. Dużo dla niego zrobiłeś. Dużo zrobiłeś dla mnie. Nie przesadzaj, synu. Talman! Linda, posłuchaj. Nigdy nie chciałem, żebyś była w to wplątana. Chciałem ci tego oszczędzić. Słyszysz mnie? Tato, wypuść nas stąd. Tato, to szaleństwo. Jestem twoją córką. Przestań, zanim dojdzie do czegoś gorszego. Proszę, tato. Wypuść!
Tato, proszę. Wrócę późno. Sir, jeśli chodzi o panie... Nie, Talman, nie. To Kelly. Dziękuję, panie Lowry. Co się stało? Jestem u Fentona. Tu jest Linda. Nic nie wiem o Carol, ale Spider-Malin był tutaj. Wydaje mi się, że on został przekupiony. Jestem tego pewna. Kelly mówiła, że Malin jest kupiony? Tak. Proszę, panie Fenton, dziękuję. Kto to? To Kelly. Kelly? Czy jestem Carol? Tak. Gdzie jest czempion? Josh i Kelly zabierają go na wyścig. Musisz nas stąd wyciągnąć. Widzisz gdzieś klucze mojego ojca? Weź nasze numery startowe i miej oko na Carol. Nigdy nic nie wiadomo. Ale wystartujemy, jasne. Bez Carol nie. Jack. Nie widzę kluczy. Talman nosi cały zestaw. Spróbuj w kuchni albo znajdź coś, żeby wywalić drzwi. Gdzie jest Carol? Gdzieście byli? Szukaliśmy różnych rzeczy. Wyprowadź konia, niech sobie pochodzi. Dla Fentona, skąd wiesz? Był strasznie rozmowny. Doprawdy? Znasz go? Kogo? Daj spokój, ja też dla niego pracuję. No to powinieneś wiedzieć, żeby trzymać dziób na kłódkę. Muszę się przebrać. Widziałem Spidera. Siedzi w tym potąd. Mówiłem ci, żebyś z nim nie gadał. Rozmawiałem o Fentonie. On chce przegrać wyścig. To koniec, więc nie możemy się ścigać. Możemy. Weźmiemy innego woźnicę. Daj spokój. Możemy, Jack. Kogo? Czelego Mitza? Kelly nie ma uprawnień, nawet gdybyśmy wiedzieli, gdzie teraz jest. Ja pojadę. Nie. Oni nie dadzą ci regulaminem po głowie, oni ci obrzucą biblioteką przepisów. W tym pucharze jeżdżą najlepsi zawodnicy na najlepszych koniach.
Czempion ich pokona. To twoje marzenia. On może ich pokonać. Co ten dzieciak tu robi? Jemu się wydaje, że nie wszyscy dostaliśmy po równo. Słuchajcie, jeśli macie jakiś problem, to pogadajcie o tym z Fentonem po wyścigu. Przygotujcie konia i niech chodzi. Gdzie moje barwy? Przygotujcie konia. Musimy to zrobić. Damy radę. Wariat, wariat, szaleniec. Kelly? Przykro mi, starałam się. Musisz mnie wypuścić, Talman. Robert, wypuść nas. To jest między wami a nim. Na zbyt wiele spraw przymykałem oko. Dziękuję, Talman. Gdzie dzieciak? Poszedł po numer startowy. Esther, chcecie widzieć, co? Załatw to, nie mamy zbyt wiele czasu. Jest tam za przyczepą. Dobrze. Uważajcie, ludzie pana Fentona są z nim na torze. Życzę powodzenia. Esters! Dobranoc, Spider. Wypuśćcie mnie! Ma pan jakieś typy do pucharu? Nie, żadnych typów. Hej, Warn. Wygrana czy jakieś miejsce dla czempiona? Hej, tu nie wolno. Proszę tu nie parkować. W porządku, ona jest członkiem.
Trzymaj się, dzieciaku. Gdzie on będzie? Może być wszędzie, ma przepustkę na wszystkie stanowiska i trybuny. To musi być gdzieś wysoko. Przecież nie może strzelać z trybun. Spójrz. Ty! Na zewnątrz. Udało się. Josh. Udało się. To był wspaniały wyścig. Dzięki. Zobaczymy się jeszcze kiedyś, prawda? Myślę, że tak. Jak tylko poukładam swoje sprawy, muszę po to pojechać do domu. Na razie, Josh. Podoba ci się? Pewnie. No to do roboty. Jack przygotowuje poranną herbatkę. Naprawiłem to dla ciebie. No, powiedzmy prawie. Brakuje jeszcze tylnej nogi. Dzięki. Dostaniesz normalną premię za wyścig. Dzięki. Jesteś zdyskwalifikowany. Ale warto było. Władze muszą to zrobić, bo to było, no, po prostu za duże, żeby przymknąć na to oczy. Wykorzystałem szansę, pojechałem najlepiej, jak potrafiłem. I pewnie już nigdy więcej tego nie powtórzysz. Przynajmniej przez rok. Co? Wtedy możesz złożyć odwołanie. O ile przez ten czas będziesz miał stałe zatrudnienie, a twój pracodawca napisze kilka ciepłych słów na twój temat. Naprawdę, więc mogę zostać? No dobra, wprowadź go do środka. Mieliście obaj ciężki dzień.
Josh, bądź cierpliwy, a będziesz ścigał się z gwiazdami. Reżyseria. Wystąpili. Dystrybucja w Polsce Amber Warszawa. Czytał Tomasz Knapik.